Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Kroxy. No i co? Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy u Lorda Kruszpila. No i co? Dzisiaj odbieramy sobie nagrody za Food Champions, w którym wbiłem Golda 3, bodajże tak jest. No jednego meczu mi zabrakło, gdzie przegrałem w ostatni mecz o awans w 93 minucie po golu. Tak nie powiedział. Ale no dobra. Lecimy, pierwszy player pick, Cristiano Ronaldo, proszę, jest Van Persie i Isco. Wiecie co, ten Van Persie może być dobrym zmiennikiem, ile on ma gwiazdy. On ma 4 gwiazdki sztuczek, 3 słabszej nogi. A ten Isco też ciekawy wygląda, ale ja mimo co wezmę chyba tego Van Persiego, potestuję go troszkę. A jak najwyżej nie siądzie, to na przepałkę 94 obrazu, zawsze spoko. No i co, ja chcę jakiegoś lepszego z serii, a no niestety chciałem tego Golda 2 wbić, bo ten Gold taki szczęśliwy dla mnie. To jest jak to typu Marco Royce'a. To jest większy wybór. Ale dobra, lecimy, może jednak Fabian, ej! Słyszałem, w ogóle te statystyki Fabiana, on na każdej pozycji jest naprawdę bardzo dobry, więc ja tego Fabiana no z przyjemnością tu wezmę, no aczkolwiek no. No szkoda jednak, że to nie był ten Cristiano Ronaldo, zwłaszcza, że dużo osób go trafiało, tam widziałem. I wiecie co, najpierw sobie otworzymy te paczki, żebym potem wiedział, że tamte wszystkie są niewymienne. Mam 3 paczki za Food Champions. No i co, w tamtym tygodniu poleciały fajne walkouty, ale w tym tygodniu zaczynamy bez walkoutu i w pierwszej paczce mamy Francja o Manchester City i jest to Laporte 8-4. No nie jest to powalający drop. Ale jest Suso również w paczce, więc... Aha, bo to są paczki wymienne, dobra, czyli tutaj nie ma prawa coś dobrego polecieć. Zobaczmy jak będzie w tych za Division Rivals, ale jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo... Znaczy, no ja nie chwalę tych paczek, ale mamy tutaj Williana, 8-4 overall również. No ale mam jeszcze ostatnią paczkę i może w tej ostatniej paczce poleci jakaś no lepsza karta, która jest walkoutem. I jest z Portugalii, i jest Serie A, ale no niestety tak nie będzie, ponieważ są ekran jest inform wymienny, więc jak najbardziej tutaj te 10-15 tysięcy dla tego informa, zwłaszcza, że to jest 8-1 inform, będzie właśnie te 10-15 tysięcy, ale wiecie co, te inform w tej drużynie tygodnia, no są fajne te informy, no nie powiem, że nie, ale my tutaj mamy jeszcze nagrody za Division Rivals, tym razem za... tym razem mamy tutaj 8 paczek aż za pierwszą rangę w lidze trzeciej bodajże. Tak, trzeciej, bo chciałem jeszcze do drugiej dobić, ale no nie udało się, nie chciało mi się też tyle tego grać. Więc nagrody no lepsze niż zazwyczaj. No i co, 8 paczek, 8 szans na trafienie czegoś dobrego. Nie, jest walkout, dobra, i niebieski, i Portugalia, nie ma niestety niebieskiego. Ale mamy Niemcy LS, to będzie Sané, dobra, Leroy Sané, 8-6 overall, niewymienny na przepałkę, jak najbardziej tutaj Sané się przyda, w ogóle jak gorąco jest, napiszcie czy u was też takie upały są, ale no naprawdę no. O, tutaj nawet nie ma ekranu, dobra, no ale no żeś nie umierasz, no tyle tych stopni Celsjusza. Wszędzie teraz jest, no to jest po prostu masakra, zwłaszcza jak się wychodzi na miasto. No i co, lecimy z kolejną paczką, na razie jeden walkout tylko i nie zanosi się na to, żebyśmy trafili kolejnego, zwłaszcza, że nie ma nawet ekranów po raz drugi z rzędu. No i co, mamy tutaj w tym tygodniu ostatnią szansę, żeby tego Golda 2 chociaż bić. No bo takiego Kiliana Mbappé, to co, no nie ukrywam, żebym sobie sprawił, jest walkout kolejny, dobra. Niebieski, no niestety nie, no szkoda, że nie ma no niebieskiej flary, aczkolwiek jest Brazylia, jest to bramkarz, jest to Alisson 8-7, więc tutaj również na przepałkę Alisson będzie, nie to nic ciekawego jeszcze w tej paczce poza nim, więc tutaj jak najbardziej Alisson, przygarnę 4 paczki do końca, może jeszcze jeden walkout. Jest walkout kolejny, dobra, wracamy na właściwe tory. Ale no nie ma tutaj kolejny raz niebieskiej flary, aczkolwiek jest David Silva, ej! Chciałem powiedzieć Bernardo Silva, ale dobra, jest David Silva, 8-9, więc jak najbardziej tutaj Dawid, zapraszam cię na przypałki. Jest jeszcze Matuidi, 2 walkouty w jednej paczce, dobra. Tutaj jeszcze Sancho i Dumbia, ale oni sobie polecą na Quicksand Zainz. No i co, 3 paczki do końca, może jeszcze jeden toc.
Znaczy na pierwszy to wcale, no na to się nie zanosi. Znaczy chciałem powiedzieć kolejny walkout, który oczywiście jest to samo, aczkolwiek te Niemcy SP i to jest Gündoğan 8-4, więc szału na razie jakiegoś tam bardzo nie ma, pomimo że tych kilka walkout poleciało, to ja pomimo wszystko jeszcze w tych dwóch paczkach liczę na jakiegoś Totsa z serii A, aczkolwiek tej walkoutu nie ma, no i co, nadzieja umiera ostatnia. Tutaj co mamy w tej paczce, jest to Holandia, jest to SP, jest to Strootman 8-3. Więc my to oczywiście sobie do klubu wyślemy, jest jeszcze polit, aha, bo to jest ten, to jest duplikat, aha, czyli to musi polecieć po prostu wszystko. No na Quicksand, no nie ma wyjścia. No i co, nadzieja umiera ostatnia, więc co, ja sobie zrobię jeszcze taki magiczny trik. No i co, nadzieja umiera ostatnia, więc zostanę sam, jak to się mówi. No i tak będzie też w tym przypadku. Nie ma nawet ekranu, dobra, ale kilka walkoutów poleciało. Więc no, na przepalenie na tego Petita będzie. No aczkolwiek szczerze powiedziawszy z tych player picków jednak liczyłem na coś lepszego. No i co, słuchajcie, lecimy z gwarantowanym totsem z Eredivisie. Trzeba było użyć piłkarza drużyna tygodnia, takie, nie wiem czy to jest błąd, czy to tak specjalnie jest zrobione, ale przypalamy taki oto składzik, no trochę tego Banege, a zresztą dwóch miałem, widzieliście przedtem, co tam się właśnie z nimi stanęło. No i co, lecimy z paczką z gwarantowanym totsem z Eredivisie. Piłkarze są tam dość ciekawi. Aha, czyli nie otworzono mi paczki. Aha, nie, dobra. Mocarz, dobra. Myślałem, że już mi paczkę otworzył i nie będzie tego, wiecie, takiego, że tak powiem, dreszczu emocji. Uwaga, lecimy. Jest oczywiście walkout, taki De Jong. Jakby De Jong albo De Ligt poleciał. I uwaga, flaga. Hiszpanie, kto tam jest? O Boże. O Boże. To jest po prostu niewiarygodne. Tam taka obrona jest z Eredivisie, a dostałem jakiegoś Hiszpana. O Boże. Dlaczego nie De Jong? Dlaczego nie De Ligt?